kup se koszulkę! Do wyboru do koloru, koń Rafał, blok ekipa, wściekłe pięści węża! Sześć nierozłącznych kupli, jak trzy nierozłączne paski na dresie! Spejson, mięśnie, Wojtas, prawo jazdy and polonez, falo, mózg! No niby można porządnie zrobić. Wywiercić dziury wiertarką, skręcić śrubami z nakrętką. Ale komu by się chciało tyle pierdolić? Jep, 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 blachowkręty, młotkiem wbić, dokręcić byle jak i gotowe. A to skrzydełko to w ogóle coś daje? No a jak myślisz? No myślę, że chuja. No i dobrze myślisz. To po co przykręcamy? Bo zajebiście wygląda. W dawnych czasach wojownicy malowali na ryjach barwy wojenne, żeby przeciwnik był wysrany. Czasem taki mały, wyurany więcej może zdziałać niż taki dzik skoksowany. No jak? No a co byś zrobił, jakbyś mnie nie znał? A ja bym przykozaczył znienacka z mordą, żebyś dawał hajs. No nie wiem. Pewnie chwilę miałbym z ciebie bekę, a potem bym ci jebnął. Akurat. A co? Hajs byś oddał, wydygany. Aha. O kurna. Szef wrócił? Nie no, on by nie pukał, przecież to jego zakład. To kto to? Mam nadzieję, że nie psy, bo pójdę siedzieć razem ze starym. Przecież to jego warsztat i on ci każe wsadzać kradzione rzeczy. A myślisz, że od kogo je kupuje? Walu, otwórz, przecież wiem, że tam jesteś. No przecież widzę, że się światło pali. Czy to psy? O kurno, Solaris, to ty nie strasz ludzi, no! Walu, wyłaź z kanału, to Solaris! Jest z wami Wojtas? Czego tu? A tego! To Wojtasa? Nie kurwa, łysej! Pięć melanży, żółw w tygodniu, to skąd ja mam wiedzieć czyje, nie? Próbuję ustalić, na bani byłam! Kurwa i nie pamiętam, czy z nim było w gumie, czy bez! Jak się znajdzie, to powiedzcie mu, żeby do mnie zadzwonił, albo przynajmniej odebrał! Możesz na nas liczyć. Tylko czasem nie dzwoń do niej i broń Boże nie odbieraj! A co ona mi może zrobić przez telefon? Wszystko! Podpuści cię, nagra jak się przyznajesz i ani się obejrzysz, jeb! 300 wymiesięcznie alimentów. Nie wypłacisz je do końca życia. No ścigamy się czy nie? A co? Tak ci się spieszy wsi sobie narobić? Żebyś się nie zdziwił. Dobra, zasady są proste. Daję znak, zapierdalacie do tamtego rądka, zawracacie i kto pierwszy przejedzie koło śmietnika wygrywa. Kto drugi, ten chuj, normalnie jak w formule. I pamiętaj, Spejson, co ci mówiłem. Czasem taki mały, wyurany więcej może zdziałać niż taki dzik skoksowany. I uwaga! Do biegu! Gotowi! Rura! Legia Warszawa to najlepszy klub, kto nie wierzy! To chuj ma dziób! Spejson dał mnie dwójkę wrzuć! Ale lamus nawet nie muszę na benzynę przełączać! No co jest? Nie, to ja biegów nie zmieniam, ale przypał. I co, Wojtas? Zdziwiony? W sumie ja też, bo nie wierzyłem w kaszlaka. Kurde, coś za daleko mi odskoczył. Na gazie nie dogonię. A chuj, niech się cieszy. Walu, zatrzymaj się, mamy do pogadania. O cholera, Solaris, sorry, Spejson, nie będę ryzykował alimentów. Jebać biedę! Dobra, co się odwlecze, to się upiecze. Chuj, idę pogadać z Ciślakiem, może to jego. No jak? No i srak. Idę na chatę. Nara. Nie przejmuj się, kaszlaczku. Do trzech razy sztuka. Czyli jeszcze raz przejebiemy, a potem to już z górki. Zresztą szerszeń to nie twoja kategoria wagowa. Co on pierdoli? Jak mu nie pokażę na przykładzie, to nigdy nie zrozumie. Nie dla nas jest porażki czas. Ty, nie... gruby, wyskakuj z hajsu. No co jest, pomóc ci? Nie no, dobra, koniec żartów, kurdupelku.